Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Jakub ożenił się z Laurą ponad 8 lat temu. Oboje na początku wspólnej drogi myśleli, że nie jest to poważny związek, a jedynie zauroczenie. Tak jednak potoczył się los. Laura poznała Jakuba w pracy. Właśnie dostała pracę, a młody przystojniak objął ją patronatem. Stopniowo więc relacja rozwijała się, wykraczała poza ramy współpracy zawodowej, a potem zatarła ramy przyjacielskiej komunikacji. Zaczął się pełnoprawny romans. Jakub i Laura przechodzili wówczas trudny okres emocjonalny. Tak się złożyło, że na krótko przed poznaniem rozstali się ze swoimi poprzednimi partnerami. Powody rozstań były oczywiście różne, ale zarówno Jakub, jak i Laura przeżywali je niełatwo. Dlatego wydawało się, że ich romans jest łatwy, niezobowiązujący, niedługi, dla rozładowania nudy i pozytywnych emocji. Ale los i życie są o wiele bardziej przebiegłe niż człowiek. Już po kilku miesiącach, zakochani po uszy, młodzi ludzie rozważali możliwość wspólnego zamieszkania. Tak, nie wystarczało im to, że byli razem w pracy i spędzali ze sobą prawie cały wolny czas. Było tyle tematów do omówienia, tyle wspólnych zainteresowań. Nie mogli dosłownie od siebie odetchnąć. Zdajesz sobie sprawę, że z zewnątrz wszyscy myślą, że jesteśmy zwykłymi palantami, zakochanymi nastolatkami. Laura się roześmiała. Cóż, niech mają, są głupcami. Jesteśmy zakochani i szczęśliwi, a oni tylko zazdroszczą, powiedział Jakub w odpowiedzi. Patrząc wstecz, oboje nazwali te miesiące najlepszym okresem w swoim życiu. Absolutne szczęście, jedność. Takie być może zdarza się tylko raz w życiu, a i wtedy nie każdemu. Ale kto doświadczył takiego wszechogarniającego uczucia? Przynajmniej raz już nagrodzony i ucałowany przez Boga. Mama Laury, Paulina, spojrzała na córkę i nie poznała, czy nie za bardzo. Oczywiście widzę, że oko ci się nie tylko świeci, ale wręcz płonie. Ale czy jesteś pewna tego mężczyzny? Nie skaczesz na główkę? Pamiętaj, że upadek z tak wysokiego lotu będzie bardzo bolesny. Mamo, ty go w ogóle nie znasz. On jest naprawdę wyjątkowy. Czy powiedziałam tak o kimś innym? Nie, nie mylę się. Sama się przekonasz, gdy cię przedstawię. Broniła się łagodnie córka w odpowiedzi na napomnienia i ostrzeżenia matki. Pospiesz się. Jestem ciekawa tego ósmego cudu świata. Westchnęła Paulina w odpowiedzi. Była oczywiście sceptyczna, tak jak powinna. O dziwo, jej lęki i obawy nie były uzasadnione. Polubiła Jakuba. Wydawał się solidnym, dobrym człowiekiem. Laura przypadła też do gustu rodzicom Jakuba. Grzeczna dziewczynka nie tęsknił za nią, mrugnął do niego wtedy ojciec, a on nie zamierzał tęsknić. Poznanie rodziców było tylko przygotowaniem do propozycji małżeństwa. Po co opóźniać to, co nieuniknione? Jestem na 1000% pewien, że Laura nie zmieni zdania. Dokładnie tego, kogo chce, Jakub podzielił się dzień wcześniej z przyjaciółmi. Wychowany w przekonaniu, że małżeństwo to związek na całe życie, nie żartował. Był jednak pewien, że Laura już wtedy przestała wątpić i spisywać swoje motyle na hormony i nowość swoich uczuć. Dlatego, gdy jej ukochany uklęknął w restauracji i wyciągnął pierścionek, zadając ukochanej pytanie, nie wahała się ani chwili. Tak, oczywiście, że tak. 3 miesiące później odbył się ślub. Szczęśliwi i beztroscy wkroczyli w nowy rozdział swojego życia. Nie mieli wątpliwości, że czeka ich niekończące się szczęście. Pewni, że los będzie im sprzyjał. Nie będzie rozczarowań, łez, tragedii i zdrad. Cóż, taki jest urok młodych lat i różowych okularów, które daje nam miłość. Szkoda by było, gdyby ludzie nie mieli nawet tej iluzji, choćby krótkotrwałej. Oczywiście zarówno Laura, jak i Jakub musieli zmierzyć się z trudnościami. Niestety, stało się to bardzo szybko. Jak mogliby marzyć o tym, by jeszcze trochę pobawić się w świecie różowych zamków, złudzeń i beztroski? Ale nie. Faktem jest, że oboje byli już po 30. Coraz bardziej pragnęli zostać rodzicami, przekazać i pomnożyć swoją miłość. Marząc w ten sposób o przedłużeniu najsłodszego i najpiękniejszego okresu swojego życia, nowożeńcy postanowili rozpocząć planowanie ciąży. W ich snach wydawało się, że to wydarzenie jest niemal naturalne, że wydarzy się samo, niemal magicznie. W rzeczywistości tak nie było. Pierwszy miesiąc, drugi, trzeci. I znowu rozpoczął się nowy cykl, który nie uwierzył i zdenerwował młodą kobietę. Cóż, mała dziewczynko, nie denerwuj się, pocieszał jej mąż.
Skonsultowałeś się z lekarzem. Powiedział, że nie zawsze ciąża przychodzi natychmiast. I to nie jest objaw niebezpieczeństwa, ale wariant normy. Rozumiem wszystko w mojej głowie, ale nie mogę zareagować spokojnie. Czekam. A kiedy moje marzenia po raz kolejny zostaną zniszczone, to boli, Laura odpowiedziała smutno. Nie martw się, wszystko będzie. Wspierała małżonka Jakuba najlepiej, jak potrafiła. Sam był pod wrażeniem tego faktu. Z każdym kolejnym miesiącem ogarniał go smutek, ale starał się nie okazywać emocji, a wręcz przeciwnie, pocieszać i dodawać otuchy Laurze. Tak minęło pół roku, potem kolejne 4 miesiące i z każdym miesiącem to samo. Były już łzy i pełna depresja. Jakub, myślę, że czas przejść do cięższej artylerii. Ty i ja przeszliśmy tylko badania profilaktyczne. Musimy zbadać problem głębiej. Ultimatywnie upierała się Laura. Jej mąż tylko wzruszył ramionami i zgodził się. Od tego momentu trwały niekończące się testy, badania i konsultacje z różnymi specjalistami ze wszystkich dziedzin. Nikt nie znalazł żadnych obiektywnych przyczyn braku ciąży. Poczekaj, jest za wcześnie na wyciąganie wniosków. Tak mówił prawie każdy lekarz, zapoznawszy się z obszerną kartą pacjentek. Wkurzało mnie to i dobijało jeszcze bardziej. Zgadzasz się, że samo czekanie i próbowanie, jak nam radzą, to głupota? Zapytała Laura po kolejnej konsultacji z lekarzem, który był powszechnie chwalony jako luminarz medycyny. Myślę, że to nie powstrzymuje nas przed pójściem za ich radą i czekaniem na efekt, ale próbą zrozumienia prawdziwej przyczyny. Nie należy rezygnować ze wszystkiego i po prostu czekać na pogodę. Jakub uścisnął dłoń żony na znak pełnego wsparcia. Oczywiście oboje podzielili się problemem z bliskimi. Laura bardzo płakała. Powiedziała mamie, co powiedział inny lekarz. Córeczko, czy ty naprawdę nie możesz poczekać? Dlaczego musisz się zabijać? Dlaczego musisz tak bardzo się starać? Zastanawiała się Paulina. Po co kaleczyć się tymi zabiegami, badaniami, nerwami? Przecież to naturalny proces. Rodzenie dzieci to naturalny proces. Nie możemy go osłabiać, bo chcemy mieć dziecko. Teraz nie mamy już 16 lat. Gdzie ciągnąć do 40, żebyśmy miały już 60, kiedy dziecko będzie miało tylko 20? Oczywiście, odparła Laura. Myślę, że przesadzasz z tym, co właśnie powiedziałem, moja córko. Nie powiedziałem, żeby czekać tak długo, tylko żeby trochę ostudzić mój zapał. Jesteśmy małżeństwem od 1,5 roku. Ciążę planowaliśmy od ponad roku. Ten pośpiech, wiesz? Laurę coraz bardziej irytował. W efekcie oczywiście te rozmowy zmierzały donikąd. Każdy miał swoją prawdę. Taki spór mógł doprowadzić tylko do kłótni. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak bolesny stał się ten temat DLA Laury. Jakub chciał chłopaka. Laura chciała go zadowolić. I nie chodziło tylko o niego. Ona też chciała mieć dziecko. I co z tego? Była już według standardów medycznych potencjalnie dumna ze swojego podeszłego wieku. Para często znajdowała wsparcie tylko w sobie nawzajem. Nikt ich nie rozumiał. Nawet rodzice Jakuba nie rozumieli ich motywacji. Emilia, jego matka, wspierała matkę Laury. Po co to całe zamieszanie? Po prostu żyjcie trochę DLA siebie. Mamo, nie mamy po 20 lat. Nie uważasz, że to dziwna teza? Nie zrozumiał Jakub. No i co z tego? Po prostu nie rozumiem, dlaczego tak pilnie chcieliście mieć dziecko. Tylko ślub w rzeczywistości. Najpierw się dotknijcie. Emilia nalegała. Jedynie ojciec Jakuba, Krystian, nie wypowiadał się krytycznie, starając się zachować delikatną rodzinną równowagę. Są dorośli, sami zdecydują. Emilia, syn, przyszedł po wsparcie. Dlaczego ty zaczynasz? Mężczyzna był zakłopotany. Skoro Bóg nie daje ci dziecka, to musi być jakiś powód. Krystian, może jeszcze nie czas. Może powinieneś po prostu poskromić swój kompleks Boga i nie próbować wtrącać się w jego diecezję. Emilia nie pozostała dłużna. Mogę się zgodzić, że Jakub i Laura przesadzają, ale zgodzisz się również, że przesadzasz w swoich atakach na nich. Oni nigdzie się nie wybierają. To naturalne, że chce się poznać przyczyny danego procesu. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w domu stawała się zaskakująco gorąca, ale to zbliżyło matki małżonków do siebie. Działały jednak zjednoczonym frontem przeciwko dzieciom, co pogarszało tę znacznie ważniejszą relację. Jakub, powiedz mi szczerze, czy uważasz, że nasze matki mają rację? Że ja znalazłam obsesję w ciąży, a ty byłeś w to zamieszany? Laura zapytała zmęczona. Tej nocy znów cierpiała na bezsenność. Jej napięcie nerwowe tylko rosło, a wiele procesów życiowych cierpiało. Wcale nie. To ważne,
bardzo ważne. Od początku ustaliliśmy, że będziemy mieć dzieci i to więcej niż jedno, odparł niespokojnie jej mąż. Kochanie, przestań ich słuchać. Tak, one są naszymi matkami. Tak, kochają nas i chcą dla nas jak najlepiej. Ale to wcale nie znaczy, że mają rację. Dziękuję bardzo za wsparcie. Bez was nie dałabym rady. Tak bardzo cię kocham. Ja też cię kocham. Uda nam się. Nie martw się. Jakub przytulił żonę i pocałował ją w czubek głowy. W ten sposób ukształtowała się opinia, że ich rodzina jest w tej sytuacji pobożna i nie ma obowiązku słuchać opinii nawet najważniejszych i ulubionych osób. Zachowali się jednak, powiedzmy, bez ogródek. Należy tu wspomnieć, że niektórzy specjaliści nie mówili już o obsesyjnym myśleniu, byli zgodni, że coś poszło nie tak. Tak, prawdopodobnie, biorąc pod uwagę czas trwania, możemy już mówić o niepłodności o niejasnej genezie. W związku z tym bractwo medyczne uznało problem, tyle że nie mogli znaleźć przyczyny. Wydawało się, że zarówno Laura, jak i Jakub przeszli wszystkie znane ludzkości badania. Wykonali wszystkie możliwe analizy. Na nic się to zdało. Ręce opadały. Wiara w cud również zaczęła zawodzić. Jak to często bywa, tak upragniony i upragniona przyszła w rękę, gdy prawie przyszła rozpacz. Cykl nie rozpoczął się na czas. O dziwo, Laura nawet nie myślała o tym, co się w końcu stało. Nie, była tak zmęczona czekaniem i nadzieją, że zrzuciła to na karb nerwów. Po tygodniu zaczęły pojawiać się podejrzenia, ale nawet wtedy kobieta nakazała sobie nie dać się oczarować i nie cieszyć się. Po oddaniu krwi wieczorem Laura otrzymała wynik, ciążę trwającą 4 tygodnie. Prawdziwy cud. Jakże byli szczęśliwi. Dlaczego mi nie powiedziałaś, że się spóźniasz? Zapytał Jakub już po burzy radości. Zmęczony nadzieją i rozczarowany, nie chciałem, żebyś przeżywała jeszcze raz te same uczucia. Szczerze odpowiedziała żona. Głupiec. Nie musisz mnie chronić, to mój obowiązek. Dobrze. USG potwierdziło ciążę. Ginekolog zwrócił się do przyszłych rodziców. Mówiłam, że trzeba tylko trochę poczekać i odpuścić. Kobieta uśmiechnęła się łagodnie. Teraz było już wszystko jedno. Oto jest tak długo oczekiwana ciąża. Szczęście przyszło dosłownie od wewnątrz. Jednocześnie relacje z rodzicami stawały się coraz lepsze. Wszyscy odetchnęli i zaczęli oczekiwać nowego członka rodziny. Smutek i tragedia przyszły z miejsca, którego się nie spodziewali. Niestety radość rodziny trwała krótko. Już podczas pierwszego badania, w 12. tygodniu, technik USG podejrzewał, że coś jest nie tak. Ze zmianą wyrazu twarzy powiedział: Mamo, nie martw się, to często fałszywy alarm, ale musimy się upewnić. Lekarz zaczął cicho i tak spokojnie, jak to tylko możliwe, wyrażać swój niepokój. O co chodzi? Momentalnie przestraszona Laura mocno ścisnęła dłoń Jakuba, który siedział obok niej na kanapie. Na razie nic. Są tylko pewne niepokojące objawy choroby genetycznej. Będziesz musiała przejść dodatkowe badania. Na podstawie ich wyników będziemy rozmawiać bardziej szczegółowo i konkretnie. Ale jeszcze raz, nie ma powodu do zmartwień. Tym razem para wolała nie rozmawiać o nieszczęściu, które ich spotkało. Po przejściu poważnej procedury, gdy brzuch matki jest przekłuwany igłą w celu pobrania biomateriału dziecka, zaczęli czekać na wyniki. Myśli były bardzo niepokojące. Jak mogłoby być inaczej? Ale nikt nie chciał głośno wyrażać swoich obaw. To było przerażające, przerażające aż do bólu. Oboje rodzice czuli się jak na szpilkach, a w ich umysłach jak mantra krążyła ta sama myśl. To nie może się dziać, nie nam. Dlaczego my, zdrowi, młodzi, nigdy nikogo nie skrzywdziliśmy? Bóg nie może nam tego zrobić. Próbując dodać sobie otuchy i myśleć pozytywnie, wciąż jak na szafot szli po wyniki badań. Przejdziemy przez to. Wszystko będzie dobrze. Jakub starał się wesprzeć małżonkę, która była już na krawędzi. Laura milczała. Starała się skumulować wszystko w sobie. Nie pozwalała emocjom wyjść na zewnątrz. Gdy lekarz ogłosił werdykt, rodzice usiedli razem i trzymali się za ręce. Żal, prawdziwa tragedia. Straszne, ale obawy przed USG nie poszły na marne. Wyniki badania wskazywały jednoznacznie. U ich płodu, dziewczynki, potwierdzono rzadką wadę genetyczną. Dlaczego? Co mogło być przyczyną? Pierwsze, o co zapytała Laura, ledwo trzymała się w kupie, ale chciała zachować choć trochę opanowania i dowiedzieć się wszystkiego już teraz. Gdyby ktoś wiedział, to się zdarza.
Awaria nie jest chorobą dziedziczną i jak dotąd nie zidentyfikowano obiektywnych czynników jej wystąpienia. Przykro mi, odpowiedziała lekarka. Sama miała łzy w oczach. Oczywiście znała historię tej pary od początku, wiedziała, jak bardzo cieszyli się na tę ciążę. Biedni rodzice, przez co przeszli. Ta mieszanka rozpaczy, żalu, ogarnia i zabija coś w środku. Ginekolog wysłał ich do innego lekarza i polecił kilku specjalistów w odpowiedniej dziedzinie. Rzeczywiście, pomimo bólu i koszmaru, potrzebowali więcej informacji, ponieważ mieli do podjęcia decyzję. Czy warto było utrzymać ciążę? Co stanie się z dzieckiem po porodzie? Te pytania wisiały w powietrzu, choć para nie rozmawiała o nich między sobą. Oboje po prostu nie mogli znaleźć odpowiednich słów, chociaż każde z nich osobno wspinało się po internecie, aby poczytać. To sprawiło, że było jeszcze straszniej. Trzeba było spróbować znaleźć specjalistów, na których opinii można było polegać. Gdzieś w głębi duszy wciąż była nadzieja. A co jeśli to był błąd? Utopia. Ale kto nie czepiałby się najcieńszej słomki? Może to nie jest takie straszne. Ostatnią nadzieją była w tamtych dniach przystań Dela, Jakuba i Laury. Wtedy zaczęła się męczarnia, poszli do lekarzy. Na początek para systematycznie chodziła po kilkunastu specjalistach w swoim mieście. Nie, wszyscy mówili to samo, nie ma nadziei. Wtedy postanowiono udać się do stolicy. Na jakimś forum Jakub przeczytał informację o lokalnym geniuszu, a tam wynik jest taki sam. Może powinniśmy pojechać do stolicy? Zasugerowała Laura. Jasne, niech będzie. Jak spojrzymy sobie w oczy, jeśli nie wypróbujemy wszystkich opcji i możliwości? Pomysł podchwycił i poparł żonę Jakub. Stołeczni medycy znów powtórzyli to samo, co para już słyszała. Nic, nie było nadziei. Umierała z każdą kolejną konsultacją, z każdą kolejną rozmową. Wszyscy jak jeden mąż. Lekarze ubolewali, rozkładali ręce, ale jednym głosem zapewniali z uporem, że płód po urodzeniu nie będzie zdolny do życia i to jest najlepszy scenariusz. W najgorszym przypadku zarówno DLA niego, jak i DLA jego rodziców będzie cierpiał przez kilka miesięcy, ale potem i tak umrze. Dopiero wtedy para postanowiła zebrać swoich rodziców i wspólnie ogłosić im tę straszną wiadomość. Biedne, nieszczęśliwe dzieci. Pomożemy wam ze wszystkich sił! Płakała Paulina. To prawdziwa tragedia. Trzymajcie się, dzieci. Jesteśmy z wami. Cicho płakała Emilia. Nawet Krystian w milczeniu ocierał łzy. Czy takiej reakcji można było się spodziewać? Oczywiście. To prawdziwa życiowa katastrofa, której nie życzyłoby się wrogowi. Decyzja o usunięciu ciąży była na porządku dziennym. Mówił o tym każdy lekarz na świecie. Jednak Della pary była bardzo trudna. Naciskano na nią ze wszystkich stron, zarówno z moralnego, jak i fizycznego, a nawet religijnego punktu widzenia. Jedyną rzeczą, która dodawała pewności siebie, była niechęć do cierpienia ich córeczki. W tym czasie zarówno Jakub, jak i Laura płakali bez końca. Wierzyliśmy. Ze łzami w oczach Laura prosiła męża już nie pierwszy raz. Kochanie, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Co jeszcze możemy zrobić? To straszne, bolesne, okropne, ale co innego można zrobić? Jakub za każdym razem odpowiadał w ten sam sposób. Jemu samemu było bardzo ciężko, ale zdawał sobie sprawę, że jego ból i wewnętrzna rozpacz nie były nawet zbliżone do tego, co przeżywała jego żona. Musiał po prostu się pozbierać i pomóc jej wesprzeć ją na tyle, na ile tego potrzebowała. Wszystko, co dzieje się z tą rodziną w tym czasie, można opisać słowami. To czysty terror. Wszyscy w rodzinie byli zaangażowani emocjonalnie i wszyscy byli w stanie koszmarnego morderstwa. Za ich plecami rodzice radzili się, jak mogą pomóc swoim dzieciom. Emilia, ja nawet nie wiem, jak spojrzeć im w oczy. Co mogę powiedzieć? Jak słowa mogą pomóc? Matka Laury była zdruzgotana. Wiem dokładnie, co masz na myśli. Chcę im trochę pomóc, wesprzeć ich, ale zdaję sobie sprawę, że to tylko DLA mnie. To tak, jakbym pomagała samej sobie. Nie im, podzieliła się Emilia. Drogie panie, po prostu nie musicie się z nimi angażować. Oni nie są w stanie pomóc nam z naszym bólem. A Jakub i Laura, oni po prostu muszą wiedzieć, że jesteśmy przy nich, że ich kochamy i że jesteśmy przy nich. Zawsze mogą na nas liczyć, dodał Krystian. Kobiety przyznały mu rację, ale to tylko racjonalny sposób patrzenia na sprawy. A co z emocjonalnym? Podtrzymywały się więc nawzajem, próbowały się wspierać.
Jakub i Laura w zasadzie starali się abstrahować od osób postronnych, starali się skumulować całą wewnętrzną siłę teraz na sobie, na swojej rodzinie. Ojciec Jakuba miał rację. Nie zależało im na ratowaniu kogoś innego. Musieli radzić sobie sami. Nie mogli nawet porozmawiać o swojej obecnej sytuacji na osobności bez łez. To tak ogromny i wszechogarniający żal absolutny. Czy może być coś straszniejszego w życiu człowieka niż utrata dziecka? To ból nie do zniesienia, który trzeba dźwigać jak krzyż do końca życia. To nie jest przypadek, w którym czas może uleczyć, pomóc ci wyzdrowieć. Te rany się nie zagoją, zawsze będą krwawić. Cały ten proces od dnia pierwszego badania córki nie był szybki. Najpierw procedura, oczekiwanie na wyniki, potem niekończące się porady, rozmyślania. Przez to, że rozciągało się to w czasie, wydawało się, że nigdy się nie skończy. Potem wydawało się, że to emocjonalne piekło zostanie z nimi na zawsze. Po pogrzebie córki para zdecydowała, że potrzebuje trochę czasu dla siebie. Nie było energii, by spotykać się z kimkolwiek innym. To było niekończące się zmęczenie zmieszane z bólem. Musieli trochę odetchnąć, a przynajmniej spróbować to zrobić. Musieli odzyskać witalność, odzyskać chęć do życia. Dopóki tak się nie stało, wszyscy im współczuli, żałowali, smucili się razem z nimi. Ale to wszystko były spekulacje. Nikt nie mógł nawet zbliżyć się do zrozumienia tego, co czuli. Ten ból był autentycznie tylko z nimi, wewnątrz nich. Aby odwrócić swoją uwagę i nie wpaść na ludzi zadających te same pytania ze smutnymi minami. Para poleciała na miesiąc do innego miasta, malutkiego, niczym niewyróżniającego się miasteczka z setkami tysięcy mieszkańców. I nie potrzebowali kurortów ani obiektów rekreacyjnych. I nie potrzebowali ludzi wokół siebie. Tylko oni i natura. Nikogo więcej. Główny strach był teraz również związany z tym, co oboje przeczytali na forach wsparcia. Tak wiele par nie znalazło siły, by wspólnie przetrwać tę tragedię. A Jakub i Laura bali się, że w swoim smutku zatracą się również nawzajem, pogrążając się zbyt głęboko w sobie. Tutaj trzeba było nie zapominać, że obok jest osoba, której wcale nie jest łatwiej. Ta osoba będzie cię wspierać i będzie cię kochać. Wiesz, Jakub, naprawdę trudno mi teraz wierzyć w Boga. Nie wiem, czy kiedykolwiek znajdę w sobie siłę, by znów się do Niego zwrócić, by Mu wybaczyć. Ale jeśli to zrobię, podziękuję Mu za to, że dał mi takiego męża jak Ty. Dziękuję Ci bardzo. Wiem, że jest Ci podwójnie ciężko. Nie tylko musisz radzić sobie sam, ale też mnie wspierać. Przepraszam, jeśli wydaje mi się, że to dewaluuje. Laura podzieliła się tym, co chodziło jej po głowie podczas kolejnego spaceru po parku. W porządku, kochanie. W porządku. Nawet się tym nie przejmuj. Kocham Cię. I byłbym gotów znieść i poczuć jakikolwiek ból, gdyby istniała choćby niewielka szansa, że dzięki temu poczujesz się choć o jotę lepiej. Tak się komunikowali, szczerze i uczciwie zdając sobie sprawę, że ich miłość nie przetrwa sekretów, kłamstw i prób abstrakcji. Były niewygodne rozmowy, bolesne uczucia fizycznie. Ale co pozostało, aby spróbować iść dalej? Trzeba było przeżyć i poczuć wszystko, co było, porozmawiać o wszystkich uczuciach i emocjach, zakopanie ich tak głęboko, jak to możliwe, byłoby destrukcyjne nie tylko DLA ich związku, ale także DLA ich stanu wewnętrznego i przyszłości. W ten sposób para spędziła cały rok w tak opłakanym stanie. Kiedy stawało się trochę łatwiej, kiedy nieznośnie gorzej, ale trzeba było żyć dalej, czyli próbować wyciągnąć nie tylko siebie, ale i współmałżonka. Czasami chciało mi się wyć z nieznośnej tęsknoty i bólu, próbując odpowiedzieć na wszystkie te same pytania, które pojawiały się niemal natychmiast i nigdy nie ustępowały. Dlaczego? Dlaczego z nami? Dlaczego to jest lekcja? Ale w takim razie czego powinniśmy się z niej nauczyć? Małżonkom wydawało się tylko, że życie toczy się dalej, a nawet staje się lepsze, że ból trochę ustępuje. W rzeczywistości byli w błędnym kole. Rocznica śmierci córki była kolejnym ciosem, z którym znów ledwo sobie radzili, by nie upaść. Mniej więcej tydzień później Laura poszła na kolejną wizytę u ginekologa. Musieli zmienić specjalistę. Mimo życzliwości, cierpliwości, a nawet troski tej pani, Laura nie mogła się z nią spotkać. Kojarzyła jej się z bólem i stratą. Nowy lekarz zapytał Laurę: widzę pani historię z dokumentacji medycznej. Proszę mi powiedzieć, czy w najbliższym czasie będziemy planować u pani ciążę? Nie wiem, na ile terminowy jest to proces, ale chciałabym zrozumieć plan.
Niezręcznie dobierając słowa, kobieta przemówiła. Słucham? Laura wyrwała się z zamyślenia jakby nagle. Przepraszam, chyba nie powinnam była pytać. Ginekolog zaczęła przepraszać. Chwileczkę, przerwała Laura. Czy ja dobrze usłyszałam? Że mogę znowu zacząć planować ciążę? Tak, zwykle okres rekonwalescencji po przebytym zabiegu wynosi około roku. Nie widzę też żadnych przeszkód, opierając się na wynikach badań i oględzinach zewnętrznych. Nie powiedziano mi, choć oczywiście nie pytałam. Pacjent myśli. Laura, jeszcze raz przepraszam, jeśli cię uraziłem. Chodzi o to, że przede mną przez długi czas chodziłaś do tego samego specjalisty, przeszłaś przez żałobę, a potem wybrałaś mnie. Myślałem, że masz nowy plan i chciałem to wyjaśnić. Jeśli nie, i jesteś tu tylko na badanie kontrolne i rutynową opiekę profilaktyczną. W każdym razie, przepraszam, chciałem tylko poznać cel twojej wizyty. Nie denerwuj się, proszę. I nie przepraszaj. Jestem zmęczona tym, że wszyscy próbują przepraszać za niewygodne pytania i za poczucie, że mnie skrzywdzili. Uwierz mi, nic mnie już nie boli. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł mnie zranić. Milczeli, wpatrując się w siebie. Ginekolog nie wiedział, co powiedzieć na to wyznanie. Oczy pacjentki były przepełnione smutkiem. Jak nie pogorszyć sytuacji, mówiąc ostrożnie? Muszę porozmawiać o tym z małżonkiem. Po przerwie Laura kontynuowała. Jeśli uznamy, że jesteśmy gotowi, na pewno umówię się z tobą na kolejną konsultację. Ale na razie nie widzisz żadnych przeszkód, bo ja w tej chwili żadnych nie widzę. W porządku, przytaknął lekarz. Wychodząc z gabinetu, Laura postanowiła przejść się trochę i pomyśleć. Oczywiście, aby podjąć decyzję o kolejnej ciąży, konieczna była rozmowa z Jakubem. Aby jednak rozpocząć tę trudną rozmowę, musiała być pewna, że tego chce. Chciała, oczywiście, że chciała. Ale czy teraz byłaby w stanie przejść przez to wszystko jeszcze raz, przez ten strach? Co jeśli coś się stanie? Coś znowu pójdzie nie tak? Teraz nie będzie mogła zapomnieć o wszystkich poprzednich doświadczeniach i wejść w to doświadczenie z samą radością i nadzieją w duszy. Po wielu wewnętrznych debatach Laura doszła do wniosku, że jest gotowa podjąć ryzyko, że każdy strach i dyskomfort jest uzasadniony faktem, że będzie mogła zostać mamą. W końcu była gotowa. A Jakub, co by powiedział? Postanowiono nie zwlekać. Jakub, chciałabym z tobą poważnie porozmawiać, jeśli nie masz nic przeciwko i jesteś gotowy. Ostrożnie zaczęła Laura. Ty mnie nie strasz, coś jest nie tak. Natychmiast zaalarmowała małżonka. Nie, przepraszam, to po prostu ważne. Dobrze. W każdym razie poszłam do nowej ginekolog, którą poleciła mi Ludwika i wypytała mnie o plany na nową ciążę. Laura powiedziała najważniejsze i zamarła, czekając na reakcję męża. Postanowiła na nim polegać, zaakceptować jego decyzję. A teraz było przerażające, co postanowi Dela nich obojga. Laura nawet nie wiedziała, co chciałaby, żeby powiedział. A co ty odpowiedziałeś? Ostrożnie po pauzie wtrącił Jakub. Że muszę się z tobą skonsultować. Że nie wiem, przyznała szczerze. Nie chcę na ciebie naciskać. Postanowiłam, że zaakceptuję twoją decyzję. Cokolwiek powiesz, tak będzie. Nie, czekaj. To też za dużo. Nie jestem pewna, czy jestem gotowa decydować za nas dwoje. Przedyskutujmy to i zdecydujmy razem. Nie chcę dyskutować, Jakub. Jestem zmęczona rozmawianiem o tym. Oczy kobiety wypełniły się łzami. Kochanie, co mam zdecydować? Skoro nawet myślenie o tym wywołuje u ciebie takie emocje? Najspokojniej jak potrafił, zapytał. Nie, ty nic nie rozumiesz. Gdybym uznała, że nie dam rady, nie wspominałabym ci o takiej możliwości. Laura wyjaśniła. Oczywiście, że się boję, ale myślę, że warto. Jakub, nie chcę być egoistką. Poświęciłeś mi tak wiele. Otoczyłeś ciepłem i troską. Mimo, że potrzebowałeś tego wszystkiego tak samo jak ja. Nie chcę, żebyś przechodziła przez coś, czego nie chcesz i na co nie jesteś gotowa. Jakub spojrzał na żonę i zaczął zastanawiać się nad jej słowami. Było w nich wiele prawdy, wiele bólu. Ja też uważam, że ryzyko jest tego warte. Jeśli będziesz gotowa, możemy spróbować jeszcze raz. Ale umówmy się, że tym razem nie będziemy przesadzać. Nie będziemy wybiegać przed lokomotywę, jak to miało miejsce ostatnim razem. Niech wszystko potoczy się naturalnie, tak jak powinno, uzasadniał Jakub. Postawmy wszystko na wszechświat. Dobra opcja, uśmiechnęła się jego żona. Zaczęli więc niespiesznie, stopniowo, bez dramatów, łez i oczekiwań. Opóźnienie nastąpiło w drugim miesiącu starań. Laura na początku nawet w to nie uwierzyła.
Nie, to niemożliwe. To musiała być jakaś usterka. Jednak badanie krwi potwierdziło wszystko. Ciąża się pojawiła. I znowu radość, i znowu szczęście. I znów nadzieja. Umówili się z Jakubem na brzegu, że nie będą rozmawiać i myśleć o złych rzeczach, choć oboje będą starali się wierzyć w najlepsze. Nerwy nie wpłyną na wynik? W pozytywny sposób? Mogą wpłynąć tylko negatywnie, jeśli się denerwujesz. Zgadzam się. Racjonalna część mnie oczywiście całkowicie się z tobą zgadza. Ale co z emocjami? Zadałem małżonce pytanie retoryczne. Ale spróbuję, obiecuję. I szczerze spróbowała. Czy jej się udało? Oczywiście, nie zawsze. Trzeba było poczekać na pierwszy poważny kamień milowy, pierwsze badanie przesiewowe, w którym ostatnim razem wszystko poszło nie tak. Co więcej, po szczegółowym omówieniu wszystkiego z lekarzem, para zdecydowała się na analizę genetyczną w każdym przypadku, niezależnie od werdyktu lekarza USG. Chcieli wiedzieć na pewno i na pewno cokolwiek to było. Niewiedza wpędziłaby Laurę do grobu. Bez względu na to, jak się nastawiła, 2 miesiące oczekiwania nadal były dla niej bardzo trudne. Nawet spokojniejszy Jakub nie mógł się pozbierać. Jak miał sobie poradzić po tym wszystkim, co się wydarzyło? Trudności dodawał fakt, że tym razem para postanowiła utrzymać ciążę w tajemnicy. Nie powiedzieli nawet rodzicom, a co dopiero szerszej społeczności. Nie tylko im, lekarzom i wszystkim innym. Wiesz, pamiętam, że zgodziliśmy się nie rozmawiać o złych rzeczach. Jest jednak temat, który trzeba wyjaśnić. Laura rozpoczęła trudną rozmowę. Jeśli trzeba, to proszę bardzo. Jakub chętnie odpowiedział, widząc zdenerwowanie żony. Wierzę, że tym razem wszystko będzie dobrze, że dziecko będzie zdrowe. Ale jeśli nie, to szczerze, nie zniosę drugi raz tego cierpienia. Spojrzeń, słów wsparcia, tego przez co przeszliśmy ostatnim razem, nie chcę, nie mogę. Masz rację, masz rację. To było obrzydliwe. Nie winię ludzi, oni po prostu nas nie rozumieją. To normalne, zgodził się z nią małżonek. A po drugie, nawet rodzice, oni nadal, tak jak my, doświadczyli straty. I nie chcę ich wcześniej denerwować. Wyobrażasz sobie, ile będą ich kosztować 2 miesiące czekania. Kobieta poprowadziła. Rozumiem cię. Dopóki sytuacja nie stanie się jasna, będziemy milczeć i ukrywać ciążę przed wszystkimi. Prawda? Tak, dziękuję. Wiedziałam, że zrozumiesz. Okazało się więc, że potem nie musiałam kłamać ani nawet oszukiwać. Jakub i Laura podjęli decyzję o zachowaniu tajemnicy do końca. Ten okres oczekiwania doprowadzał ich do szału. Dobrze, że pomyśleli 100 razy, zanim się na to zdecydowali. Pozostali zmotywowani i wierzyli w najlepsze. To było bardzo wspierające. A także oczywiście mieli je, a to dużo. Paniczny strach przed bliskim szaleństwem wciąż napływał do Laury falami. Ale uczyła się go kontrolować. Co było do zrobienia? Wszystkie stresy związane z macierzyństwem nie składają się na zdrowie dziecka. Jeśli nie DLA własnego dobra, miała kogoś, kto mógł się kontrolować i okiełznać jej fantazję. W końcu nadszedł ten straszny dzień, na który małżonkowie tak bardzo czekali i którego tak bardzo się bali. Pierwszy punkt programu został zaliczony bezbłędnie. Lekarz, długo wpatrując się w ekran, sprawdził, ale nadal nie znalazł żadnych oznak nieprawidłowości u płodu. Oczywiście, to jeszcze nie gwarancja, ale już coś, a raczej bardzo dużo. Laura udała się na zabieg następnego dnia i musiała czekać kolejne 2 tygodnie. Niestety testy genetyczne nie przychodzą tak szybko jak w kinie. Trzeba być cierpliwym. W jakiś sposób ten ostatni kamień milowy stał się trudniejszy DLA pary. Czas stanął w miejscu. 2 tygodnie ciągnęły się dłużej niż poprzednie 8. Jak się trzymasz, kochanie? Zapytał Jakub. Dosłownie już nie wiem. Staram się nie myśleć i nie mogę. Nie mogę oderwać od tego myśli. Nic na to nie poradzę. Buduję w sobie dziką panikę. Staram się jej nie ujawniać. To wszystko. W końcu wszystkie wyniki wróciły dzień przed terminem. Ginekolog Laury sam do niej zadzwonił. Laura, witaj, powiedziała kobieta wesoło i uroczyście. Przyszły twoje wyniki. Pomyślałam, że zadzwonię. Nie ma co zwlekać z dobrymi wiadomościami. Ma pani całkowicie zdrowego chłopca. Chciałabyś poznać płeć? Laura oddychała głęboko przez 15 sekund, próbując zrozumieć to, co usłyszała. Czy to naprawdę była prawda? Powiedziała cicho po chwili ciszy. Jak najbardziej. Genetyka wyszła idealnie. Jakub! Usłyszałem w słuchawce. Danuta dzwoni. O co chodzi? Oddzwonił zaniepokojony mężczyzna obok mnie.
Będziemy mieli zdrowe dziecko. Wróciły wyniki badań. Powiedziała ze łzami w głosie szczęśliwa matka. Najwyraźniej nie zdawała sobie jeszcze sprawy z pełni swojego szczęścia. Nie ma mowy. O mój Boże, dziękuję! Niemal krzyknął Jakub. Danuta, dziękuję za wiadomość. Dziękuję, że zadzwoniłaś, jak tylko się dowiedziałaś. Nie ma mowy, o czym ty mówisz. Nie ma za co. A co wy chcecie znać płeć? Ginekolog ponownie zapytał. A my? Laura zwróciła się do męża. Tak naprawdę nie rozmawialiśmy o tym wcześniej. Mieliśmy inne sprawy na głowie. Jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym wiedzieć, odpowiedział mąż. Tak, chcielibyśmy. Matka już podjęła decyzję. W takim razie gratuluję, będziesz miała zdrowego chłopca. Hurra! Danuta usłyszała w słuchawce zgodną reakcję rodziców. Sama się uśmiechnęła. Czuła się tak dobrze. Wciąż jednak były obawy i niepokój o parę. Czekała na ich wyniki jak na własne, bojąc się, że coś może pójść nie tak. Przeszli już tak wiele. Na szczęście Bóg miał litość. Po skończonej rozmowie z lekarzem para długo nie mogła dojść do siebie, by uświadomić sobie, że to się dzieje naprawdę. Jakże się cieszę, panie. Dosłownie podskoczyłam na miejscu, Laura. Nie mogę w to uwierzyć. I przynajmniej mogłem oddzwonić i zapytać, czy wszystko, co powiedziałem, było prawdą. Uśmiechnął się mój małżonek. Myślę, że skoro dzisiaj jest niedzielny obiad, zbierzmy rodziców, powiedzmy im. Nie mogę tego dłużej ukrywać. Takimi wiadomościami należy się dzielić. Uśmiechnęła się przyszła mama. Jakub oczywiście był tylko za. Zorganizowano rodzinny obiad, na który z niepokojem przybyli rodzice. Mol, co to za pilna sprawa? Ale po poznaniu tematu wieczoru, co tu się zaczęło, dosłownie samo zadowolenie ogarnęło wszystkich. Jak się cieszymy, gratulacje! Krystian zabrał głos jako pierwszy. Dobra robota, chłopaki, wtórowała mu Paulina. To był najszczęśliwszy wieczór w ciągu ostatniego półtora roku. Wydawało się, że wszystko przed nami, że w końcu będzie lepiej. Ciąża Laury przebiegała prawidłowo. Żadnych skarg od specjalistów. Żadnych negatywnych uczuć. Wszystko szło tak, jak powinno. A co najważniejsze, kiedy przyszła mama się uspokoiła, w końcu wyluzowała. Wszystko wokół niej zaczęło się stabilizować. Jak się okazało, samo z siebie. Dla Laury i Jakuba pierwszy trymestr ciąży minął zupełnie niepostrzeżenie. To zrozumiałe, przyświecały im zupełnie inne cele. Emocjonalnie też starali się nie przywiązywać do tego, kto mieszkał w środku mamy. Tak na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, gdyby za pierwszym razem za bardzo bolało. Teraz było odwrotnie. Rodzice starali się zrekompensować dziecku brak uwagi poświęconej jego osobie, nieustannie z nim rozmawiając. Małżonkowie dosłownie cieszyli się resztą ciąży, poświęcali sobie i rodzinie cały wolny czas, urządzali pokój dziecinny, czytali książki, robili setkę zakupów. Wszystko tak, jak powinno być. Tak jak robią to zatroskani rodzice, którzy oczekują na cud. Nadszedł czas porodu. Trochę ekscytujący, ale i tu wszystko odbyło się bez ekscesów. Lekarz, który odbierał poród, wyszedł do Jakuba i rodziców i oznajmił. Nie martwcie się, wszystko jest idealnie, tak jak w podręczniku. Żadnych komplikacji przy porodzie. Dziecko ma zdrową dziesiątkę, co jest rzadkością. I jest dużym chłopcem, waży 3 kg i 80 funtów. Kiedy para zobaczyła swojego syna, była przeszczęśliwa. Oczywiście oboje potajemnie mieli nadzieję, że wyczerpali się, że ich syn był ich błogosławieństwem i nagrodą za ciężką drogę, którą przebyli przed nim. Ich syn długo cierpiał i był torturowany. Ochrzcimy go, prawda? Laura zapytała męża. Oczywiście, że tak. To powinno być 40. dnia po urodzeniu. Nie odkładajmy tego na później. Wybraliśmy imię według świętych. Bogdan. Wszystko po to, by chronić mojego syna, zapewnić mu bezpieczeństwo. To nieodłączna cecha wszystkich normalnych rodziców bez wyjątku. Idea tych, którzy przeszli przez to, co Laura i Jakub cieszyli się rodzicielstwem. Tydzień po chrzcinach ich syna i Laury coś się podniosło. Nie było żadnego dźwięku, ale w środku narastał wewnętrzny niepokój. Podchodząc do kołyski syna, nieszczęśliwa kobieta odkryła, że dziecko nie oddycha. Trudno sobie wyobrazić, nawet spekulując, jaki wachlarz emocji przeżywała w tym momencie Laura. Jakub głośno wył, a kobieta, gdy tylko przywrócono funkcje oddechowe i odzyskała głos w środku, całe jej ciało się zatrzęsło. Już po tonie małżonki od razu się zorientował. Sprawy miały się źle. Jak bardzo źle. Oczywiście nie był przygotowany na to, że jego dziecko odeszło. Na wieść o tym, że znów stracili dziecko, natychmiast wezwano karetkę.
ale oni tylko rozłożyli ręce i zarejestrowali śmierć, wzywając organy ścigania. W stanie niemal obłędu małżonkowie byli zmuszeni odpowiadać na przerażające i głupie, jak się wydawało, pytania. Rodzice też przylecieli po pomoc, w strasznym stanie, ale musieli wspierać swoje dzieci, przynajmniej spróbować pomóc im poradzić sobie z nową tragedią. Co się stało Bogdanowi i dlaczego? Odezwał się Krystian, ledwo powstrzymując się od okazywania emocji. Niestety, nie mogę nic powiedzieć do czasu sekcji zwłok. To straszne, ale zdarza się. Trzymaj się. Mężczyzna odpowiedział ze szczerym współczuciem. Przerażające było nawet patrzeć na pogrążonych w żałobie rodziców, którzy musieli ponownie przeżyć utratę dziecka. Ale ostatnim razem nie znali swojej córki, nie mieszkali z nią. Utrata Bogdana była znacznie większym ciosem zarówno emocjonalnym, jak i psychicznym. Jak byli w stanie to przetrwać? Przeżyć to wszystko jeszcze raz? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Musieli pokonać samych siebie, cokolwiek to było. Czy można było przegapić pogrzeb swojego dziecka, nie pożegnać się z nim, nie zobaczyć go po raz ostatni? I znowu te kostnice, formalności rytualnych nabożeństw, gdzie trzeba było zamówić malutką, jak się wydawało z zewnątrz, zabawkową trumienkę, niekończące się łzy i pytania, co zrobili źle. Dlaczego tak? Dlaczego drugi raz z nimi? Dlaczego? Co takiego złego zrobili? Komu? Dlaczego są tak okrutnie mszczeni, uderzając ich tam, gdzie boli najbardziej? Musieli ponownie przejść przez piekło. Nie było DLA ani ich wyjścia. Potem, po stracie pierwszego dziecka, dziewczynki. Para zgodziła się trzymać razem. Tym razem się nie udało. Śmierć Bogdana najwyraźniej była DLA nich zbyt wielkim przeżyciem. Zaczęli zamykać się w sobie, próbując każdy na swój sposób przetrwać żałobę, która ponownie zawitała do ich domu. Co u ciebie? Co u Jakuba? Często dzwoniła i pytała zaniepokojona Paulina. Żyjemy, staramy się. Ze smutkiem odpowiadała córka. Ale wspieracie się nawzajem? Pamiętajcie, że musicie trzymać się razem, a nie odpychać. Mamo, radzimy sobie jak możemy. Tym razem chyba nie mam siły analizować, co jest najlepsze. Tak po prostu jest. Słowa córki z pewnością były niepokojące. Może powinnaś spotkać się z doradcą? Być może specjalista pomoże ci poradzić sobie ze wspólnym żalem, zasugerowała Paulina. Zdecydowanie nie. Laura po raz pierwszy w całej rozmowie miała pewność w głosie. Nie ma mowy, będziesz musiała porozmawiać o tym, co się tam stało. Nie jestem gotowa. Nie, to nie wchodzi w grę. Rodzice pary rozmawiali między sobą, próbując wymyślić plan pomocy swoim dzieciom. Co na to, Laura? Zapytała Emilia. Właśnie o to chodzi, że ona prawie w ogóle się nie odzywa. Paulina powiedziała ze smutkiem w głosie. Nie chcę słyszeć o terapii, o poradnictwie. Zamyka się w sobie i próbuje przetrwać sama, poradzić sobie sama. Odrzuca i nie dopuszcza do swojego świata osób z zewnątrz. Nawet mnie i Jakuba, jak rozumiem. Co on na to? Też nie chce rozmawiać o tym, co się stało i prosi, żebym z nim o tym nie rozmawiała. Krystian wydyszał z goryczą. Wygląda na to, że jest całkowicie pogrążony w pracy, więc nie ma czasu na tak bolesne myśli. Ale to nie jest rozwiązanie. I tak nie chce nic słyszeć. Żona Emilia powtórzyła jak echo. A jak im pomóc? Pytanie było oczywiście retoryczne, ale nie stało się mniej dotkliwe. Rodzice słusznie oceniali życie i doświadczenia swoich dzieci. Rzeczywiście, Jakub i Laura zaczęli się wycofywać, zamykać w sobie. Doprowadziło to stopniowo do tego, że zaczęli żyć równolegle. Nie było już tak dobrze im znanych intymnych, szczerych rozmów. Nie, teraz wszystkie rozmowy sprowadzały się do cześć i do widzenia oraz załatwiania pilnych spraw domowych. Zniknęła ta koncentracja na sobie, na której zbudowane było ich małżeństwo, dzięki której przetrwali ostatni raz. Trwało to ponad pół roku, ale przynajmniej Jakub miał pracę. Coś, na czym mógł się skupić. Coś, co zajmowało jego głowę i przerażające myśli. Laura natomiast siedziała sama w domu i cierpiała. Niby nie chciała, żeby cokolwiek się zmieniło, ale oczywiście nikt jej nie ruszył. Kto by się odważył? Nie było nawet próby rozmowy o wstaniu i zrobieniu czegoś. Właśnie dlatego, że byli tak daleko, Jakub nie od razu to zauważył. Nie od razu zauważył, że Laura zaczęła gdzieś znikać. Nawet on sam wracał do domu tylko na noc. Jak miał zauważyć nieobecność żony? Na początku się nie martwił, ale nie wiem, gdzie poszła. Trzeba więc stopniowo, ale nie od razu Jakub zaczął zauważać Laurę i dziwne zachowanie.
stała się jeszcze bardziej oderwana i do świata zewnętrznego, a konkretnie do niego zaczęła się ukrywać i stale nosić przy sobie telefon komórkowy. Kilka razy mężczyzna usłyszał nawet, że Laura rozmawia z kimś w łazience przez telefon, specjalnie odkręcając wodę, by zagłuszyć jej głos. Było to bardzo dziwne i nietypowe DLA jego żony. W rzeczywistości telefony były dziwne, a nawet niepokojące. Czy ona naprawdę miała kochanka? Pierwsze, co przyszło Jakubowi do głowy, w pierwszej chwili wygnał tę banalną, leżącą na powierzchni myśl. Nie, to niemożliwe. Ale im dłużej obserwował Laurę, jej zachowanie, tym bardziej go to niepokoiło. Laura, co się właściwie działo? Pewnego dnia nie wytrzymał dłużej i postanowił zadać to pytanie wprost, bez żadnych tajemnic. Chowasz telefon. Często cię nie ma. Rozmawiasz z kimś w łazience, więc nie słyszę rozmowy. Nie chcesz się tym ze mną podzielić? Co się dzieje? Śledzisz mnie? W ten sposób Laura się podnieciła. Dziwna reakcja na proste pytanie. Cierpliwie odpowiedział jej mąż. Gdybym był, miałbym fakty na wyciągnięcie ręki i nie zadawałbym pytań, ale zadaję. Co ukrywasz? Niczego nie ukrywam, odparła moja żona. To był koniec rozmowy. Laura tylko jeszcze bardziej się zamknęła i odsunęła. Co teraz zrobić? Zachowanie jego żony było nawet trochę przerażające. Nie było wiadomo, do czego może się posunąć, biorąc pod uwagę jej stan. Do głowy przychodziły mu różne obrzydliwe myśli. Łącznie z możliwością, że Laura zaangażowała się w jakiś kult. A co w jej stanie wewnętrznym i nastroju było zgodne z takim wynikiem? Tak narodził się strach o jej małżonka. Trzeba było wiedzieć na pewno, co się dzieje. Cena za zignorowanie tych znaków ostrzegawczych mogła być zbyt wysoka. To nie jest sytuacja, w której można zostawić sprawy w spokoju. Mężczyzna widział przecież, że Laura z każdym dniem coraz bardziej się od niego oddala. Wyraźnie nie była z nim mentalnie. Coś ją niepokoiło. Ale co to było? Szczera rozmowa też nic nie dała. W takim razie trzeba było poszukać innej drogi. Dowiedzieć się prawdy. Jakub wiedział, że jeden z jego kolegów niedawno się rozwiódł, bo nakrył żonę na cudzołóstwie. Mężczyzna dowiedział się o tym nieprzypadkowo. Sprawdził swoje podejrzenia z pomocą prywatnego detektywa. Być może to najrozsądniejszy sposób, rozumował sobie Jakub. Nie mnie samemu ją śledzić. Z moimi umiejętnościami zobaczy mnie przy wyjściu z podwórka. Postanowiono więc poprosić kolegę o udostępnienie niezbędnego kontaktu. Masz takie same problemy jak ja? Sympatycznie zapytał Sebastian, kolega Jakuba. Raczej nie. Znasz naszą historię. Nie sądzę, żeby Laura mogła teraz rzucić się na głęboką wodę w nowy romans, ale ona ewidentnie coś ukrywa i nie chce o tym mówić. Szczerze podzielił się zmartwiony małżonek. Powiem ci jako człowiek z doświadczeniem, jeśli pozwolisz. Jakub tylko skinął głową. A więc, kontynuował Sebastian, są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy nie chcą znać prawdy, chowają głowę w piasek. I ci, którzy potrzebują prawdy, nieważne jak gorzka by ona nie była. Zanim pójdziesz do detektywa, zdecyduj, czy jesteś gotowy na jakąkolwiek prawdę i co z nią zrobisz w razie czego. Przeszliśmy już tak wiele, że nie boję się niczego. Szczerze mówiąc, boję się o siebie, ale dzięki za wskazówki. Jakub naprawdę myślał, że jest gotowy na każdą informację. Ma dość zastanawiania się i męki. Miał tego dość w swoim życiu. Nie miał energii, by znosić to ponownie. Chciał mieć to już za sobą. Dlatego mężczyzna z determinacją wybrał numer detektywa, który podał mu Sebastian i umówił się na spotkanie. Detektyw Witold był byłym funkcjonariuszem organów ścigania. Jak to często bywało, wyglądał dokładnie tak, jak Jakub go sobie wyobrażał. Duży, poważny mężczyzna w średnim wieku. Kiedy klient nakreślił szczegółowo swoją sytuację, ustalił cele i zadania. Detektyw zapytał wprost. Zdajesz sobie sprawę, że prawda najprawdopodobniej nie będzie dla ciebie prosta i przyjemna? To nie ma znaczenia. Najważniejsze, że będzie to prawda. Jakub odpowiedział stanowczo. Chcę wiedzieć na pewno. Wiele osób tak mówi, a potem wychodzi na nieprzygotowanych. Cóż, nie będę zniechęcał. Muszę tylko ostrzec, żeby nie było złudnych nadziei, wyjaśnił Witold. Uwierz mi, nie będę gorszy. Wiem to na pewno. Co może być gorszego po pochowaniu dwójki dzieci? Prosto w oczy Jakub zadał retoryczne pytanie. Widać było, że detektyw jest trochę zakłopotany. Nie sądzi pan, że zdarzy się cud? A odpowiedź leży na powierzchni. Laura mnie po prostu oszukuje. Jeszcze nie wiem, nie chcę zgadywać, ale z mojego doświadczenia oczywiście statystyki sugerują coś takiego. Co nie znaczy, że nie ma wyjątków. Raczej,
dodał Witold z grzeczności, uzgadnianie szczegółów i ustalanie drobiazgów. Pożegnali się, postanawiając pozostać w kontakcie. Jakub powędrował w stronę biura, wracając do pracy i coraz bardziej pogrążając się w rozpaczy. Rozmowa z detektywem coraz bardziej utwierdzała go w przekonaniu, że Laura go zdradza. Dziwiło go i zaskakiwało, że jego żona mogła mu to zrobić po tym wszystkim, co razem przeszli. To, przez co przeszli, było po prostu niewiarygodne. Owszem, byli teraz w separacji, nie stanowili jedności, ale jednak. Czy nie ma pamięci o przeszłości, o tym, co było? W końcu, jeśli zakochałeś się w kimś innym, dlaczego nie możesz po prostu się przyznać? Tylko pytania. Cóż, wkrótce otrzyma jasne i, co najważniejsze, prawdziwe odpowiedzi. Już niedługo. Mężczyzna chciał się wyabstrahować, odpuścić sytuację, ale oczywiście to nie działało. Ciągle pojawiały się myśli. Co Laura ukrywa? Co ja zrobię z tą prawdą? Może chłopaki mieli rację? Nie powinienem był w ogóle zaczynać tego drążyć. Poczekałbym, może wszystko samo by się ułożyło. Myśli o tchórzostwie i strachu. Ich też się nie wstydził. Jakub nieraz w życiu przeżywał stratę i ból. A co jeśli teraz straci również żonę? Niepokojące myśli podgrzewały i tak już niestabilny stan wewnętrzny mężczyzny. 3 dni później Witold oddzwonił, by umówić się na spotkanie, gdyż miał informacje warte omówienia. Jakub nie chciał zwlekać. Postanowiono spotkać się dzisiaj. Witam ponownie, przywitał się Witold. Tak, witaj. Jeśli możesz, nie zwlekaj. Po twojej minie już widać, że nic dobrego mnie dziś nie czeka, powiedział smutno klient. Niestety DLA mnie, pańskie najgorsze obawy się potwierdziły. Zaprowadziłem pańską żonę, spotkała mężczyznę i udali się do na wpół opuszczonej wioski składającej się z 3 domów. Jakub głośno wydyszał, próbował wziąć głęboki oddech, ale powietrza było za mało. Wszystko w porządku? Zaniepokojony detektyw powiedział: nie przejmuj się mną, nic mi nie jest. Tu są zdjęcia. Witold wyjął kilka zdjęć wydrukowanych na papierze. Zna pan tego mężczyznę? Nie, nie jest mi znany, odpowiedział Jakub po chwili przyglądania się twarzy nieznajomego. Na jego słowa Laura wsiadła do samochodu i odjechali. Wcześniej weszli do sklepu i wyszli z wielkimi torbami. Odwiozłem ich do domu, zanim weszli do środka. Niestety nie udało się przesłuchać nikogo w okolicy. Mieszkają tam 2 lub 3 staruszki i na wpół głuchy dziadek. Postanowiłem skonsultować się z tobą, aby dowiedzieć się, czy powinniśmy kopać dalej, czy powinniśmy dowiedzieć się, kto jest właścicielem samochodu, na kogo zarejestrowany jest dom. Przepytać policję i sąsiadów. Zrozum, z góry uzgodniliśmy tylko, że będę musiał śledzić twoją żonę, sprawdzać, dokąd idzie i z kim się spotyka. Dlatego postanowiłem nie przejmować inicjatywy. Lepiej zapytać klienta i postępować zgodnie z ustaleniami. Tak, dziękuję za delikatność, wycedził z siebie Jakub, przygnębiony informacjami, które przekazał mu detektyw. Naprawdę, nie chcę wiedzieć nic bardziej szczegółowego. Chcę tylko adres domu, miejscowość i zdjęcia. To będzie koniec pańskiej pracy. Nie ma sprawy. Zgoda, przytaknął Witold ze zrozumieniem. Jakub po namyśle i rozważeniu tego, co powiedział, zdecydował, że chce zobaczyć wszystko sam, na własne oczy. Nie wystarczą mu zdjęcia i informacje od osób trzecich. Od razu zapadła decyzja, że nie będzie rozmawiał z Laurą. Powiedzieć jej, co wie. Nie. Była już między nimi rozmowa, która zakończyła się niczym. Mężczyzna nie miał już siły moralnej na te gierki. Chciał podążać za kochankami, zobaczyć wszystko na własne oczy. Nie mógł podjąć decyzji o rozwodzie z Laurą w inny sposób. Jakiekolwiek inne dowody jej niewierności nie byłyby DLA niego wystarczające, a raczej jego sumienie, pamięć o wszystkim, przez co razem przeszli. Dlatego plan był prosty. Udawać, że idzie jak zwykle do pracy, czekać na wypadek, gdyby Laura pojechała do tej wioski. Pierwszego dnia Jakub nie miał szczęścia. Po prostu siedział w samochodzie niedaleko domu, nie odrywając wzroku od kamer przemysłowych przed wejściem. Jego żona nie wyszła tego dnia z domu, a mężczyzna był uparty, zwłaszcza, że wiedział, po co to wszystko robi. Niestety na drugi dzień Laura nie wyszła z domu. Jakub zaczął się napinać. Dobra, Bóg kocha trójkę, poczekam jeszcze 1 dzień. Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. Jakub siedział w samochodzie, gotowy do wyjazdu pod adres podany przez Witolda, gdy zobaczył Laurę wychodzącą z wejścia. Pojechał prosto tam, do wsi, by być tam pierwszym i z daleka obserwować, jak para wchodzi do domu.
musiał trochę poczekać. Dobrze, że dom był pierwszy i dobrze położony. Mogłeś obserwować z boku, ale w taki sposób, że cię nie zauważą. Godzinę później podjechał stary, zagraniczny samochód. Wysiadł z niego mężczyzna w średnim wieku i Laura. Wyciągnęli z bagażnika kilka toreb i ruszyli w stronę domu. Serce Jakuba zaczęło bić szybciej. Kiedy powstał ten plan, pomysł wydawał się wspaniały. Teraz był dosłownie sparaliżowany strachem. Wydawało mu się, że nie jest gotowy, by stawić czoła prawdzie. Aby zebrać siły, Jakub zadzwonił do tego samego kolegi Sebastiana, który niedawno przechodził przez tę samą sytuację. Może chociaż on da kuksańca, który pomoże nabrać pewności siebie? Cześć, odpowiedział. Cześć, Sebastian. Pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? Jasne. Co słychać? Stoję pod domem, który dał mi Witold. Nie mam odwagi tam wejść. Jaka jest twoja rada? Moja rada się nie zmieniła, stary. Sebastian powiedział ze współczuciem. Jeśli chcesz prawdy, to proszę bardzo, ale bądź na nią gotowy. W przeciwnym razie wygląda na to, że jesteś gotowy. Chodzi tylko o ten ostatni krok. Cholera, bardzo trudno jest zrobić ten krok. Trzymaj się, jestem z tobą. Nie martw się, wszystko się ułoży. Tak jak Jakub miał nadzieję, rozmowa trochę pomogła. Przynajmniej uświadomiła mu, że Sebastianowi się udało, co oznaczało, że jemu też może się udać. Musiał wziąć się w garść, stawić temu czoła. Koniec z bieganiem. Serce mi waliło. Oddech pojawiał się i znikał. Ciśnienie krwi zdawało się być poza skalą, ale mężczyzna uparcie dążył do celu. Chciał spojrzeć przez okno tego samego domu, na który patrzył, gdy w końcu zajrzał do pierwszego domu. Tego samego, który wskazał detektyw, zamarł ze zdziwienia, ostrożnie zaglądając z boku, by nie zostać zauważonym. Mężczyzna wcale nie zobaczył sekretnego spotkania dwojga kochanków. Przy stoliku siedział ten sam mężczyzna, który przyprowadził Laurę. Obok nich siedział nastoletni chłopiec i rozmawiał. Było też dwoje innych dzieci, znacznie młodszych. To było coś w rodzaju przełamania schematu. Jakub szykował się na romantyczne spotkanie. Co to ma być? Co tu się dzieje? Teraz już wiadomo, że żona raczej nie jest kochanką swojego towarzysza. Ale w takim razie co ich łączy? Dlaczego tu podróżują? Kim są dzieci? Znowu tylko pytania. Jakub nie wytrzymał i przeklął siarczyście. Miał dość tego wszystkiego, tych tajemnic. Nie mógł już tego znieść. Po prostu podszedł do drzwi wejściowych, otworzył je i wszedł do środka. Tak po prostu, bez najmniejszego zająknięcia, wszyscy obecni odwrócili się i spojrzeli na niego z zaciekawieniem i pewną konsternacją. Panika na twarzy Laury była wyraźnie widoczna. Ledwo ją z siebie wycisnęła, czując się bardzo zdenerwowana. Co ty tu robisz? Zastanawiałem się, gdzie zniknęła moja żona. Co robię? Chcesz mi coś powiedzieć o tym, co się tu dzieje? Kim jest ten mężczyzna? A tak przy okazji, co to za dzieciaki? Witam wszystkich, których nie widziałem. Jestem Jakub, mąż tej miłej pani. Gestem wskazał na Laurę. Proszę, nie baw się w komedię. Chodź, wyjaśnię ci wszystko po drodze. Nie. Jakub uciął krótko swoją żonę. Masz teraz. Nie jestem zadowolony z tego wszystkiego. Próbowałem porozmawiać z tobą w cztery oczy, szczerze i otwarcie. Pamiętasz? Mówiłaś, że nie masz mi nic do powiedzenia. Cóż, tak będzie teraz. Wszyscy pozostali niechętni uczestnicy tej sceny milczeli i obserwowali ich kłótnie jak zahipnotyzowani małżonkowie. Laura po prostu ukryła twarz w dłoniach, pochyliła się na kolana i zapłakała. Przepraszam, że przeszkadzam. Zaczął nieznajomy. Witam, nazywam się Dominik. Mężczyzna podszedł do Jakuba, podając mu rękę. Ten instynktownie podał swoją w zamian. Proszę, Jakubie, usiądź. Opowiem ci wszystko, jeśli pozwolisz. Z pewną pogardą, a nawet szyderstwem w głosie odpowiedział Jakub. Dominik jakby nie zauważył tego psikusa swojego vis-a-vis, albo udał, że nie zauważył i już spokojnym głosem rozpoczął swoją opowieść. Sprawa wygląda tak, że jestem wolontariuszem. Z Laurą poznaliśmy się nieco ponad miesiąc temu w sklepie spożywczym, który pomagam organizować. Była zaplanowana impreza DLA Fundacji, która zajmuje się dziećmi bez opieki rodziców, powiedział spokojnie mężczyzna. Pana żona bardzo nam wtedy pomogła. Dosłownie kupiła i przekazała kilka wózków z potrzebnymi rzeczami. Od razu zauważyłem, że Laura jest bardzo smutna, a gdy podziękowałem jej za pomoc, zapytałem, czy mogę jej jakoś pomóc. Zatrzymał się i spojrzał na Laurę. Już nie płakała, usiadła, otarła łzy i patrzyła na współdziałających męża i Dominika. Laura, dlaczego milczysz?
Jakub zapytał ją. Nie chcę o tym rozmawiać. Jeśli Dominik może, to niech powie. Ze zmęczeniem powiedziała Laura. Jestem gotowa, proszę. Odpowiedziała wolontariuszka. Wyszliśmy na parking supermarketu na kawę, porozmawiać. Wtedy Laura opowiedziała krótko o swoim bólu, o swojej stracie, a raczej o waszej wspólnej stracie. Poprawił się mężczyzna. Laura powiedziała, że też bardzo chciała pomóc, być pomocna, ale nie wiedziała, jak zacząć, od czego zacząć. Powiedziała, że kiedy zobaczyła naszą promocję, od razu zdała sobie sprawę, że to przeznaczenie. Przecież to oczywiste, że dzieci są DLA rodziny Jakuba, tematem bolesnym i tabu. Cóż, powiedzmy, że to rozumiem. Nawet bardzo przyznaję, że tak było w rzeczywistości. Ale czy możliwe jest przeniesienie się nieco aktywniej w swojej historii do współczesności? Znów nie omieszkał podroczyć się z rozmówcą Jakub. Co tu się dzieje? Kim są te dzieci? Nic nie rozumiem. Stopniowo do tego dojdę. Trochę cierpliwości, proszę. Myślałem, że powiedziałeś na początku, że chcesz prawdy. Więc mówię ci wszystko ze szczegółami. Dominik odpowiedział z lekkim naciskiem. Ale w porządku, słucham cię. Mów dalej, proszę. Po tym jak poznałem twoją żonę, kiedy wymieniliśmy się kontaktami, poznałem tego młodego człowieka Krystiana. Opowiedział mi o swojej trudnej sytuacji, a ja zastanawiałem się, jak mogę mu pomóc. A była to sytuacja nietypowa. Nie bardzo wiedziałem, jak się zachować. I wtedy pomyślałem o Laurze. Postanowiłem zasięgnąć rady. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy. Pozwolisz, przepraszam, że przeszkadzam. Przerwał mu natychmiast Jakub. O co chodziło z Krystianem i o co prosił? Przecież mówiłeś, że powiesz wszystko, a jednak pomijając te bardzo ważne szczegóły, bo przecież nie chodzi o nas. Jakub, podniosła głos, przerywając milczenie Laury. Nie sądzisz, że jesteś tu niezbyt na miejscu w tej sytuacji? Myślałam, że prosiłam cię, żebyś wyszedł. Jesteś uparta, nie widzisz, jak wystraszyłaś dzieci. Dzieci, cała trójka, nie odezwały się ani słowem od momentu pojawienia się Jakuba w domu. Zamarły, nie odrywając wzroku od mężczyzny, wyraźnie podejrzewając go o coś złego, spodziewając się po nim najgorszego. Jakub poczuł się zawstydzony. Jego żonie udało się doprowadzić go do ostateczności. Przepraszam, proszę. Krystian, jak rozumiem? Krystian? Zwrócił się do starszego mężczyzny. Mężczyzna z trudem dobierał słowa, chcąc być jak najbardziej łagodny i cierpliwy. Proszę, zrozum moją sytuację. Obserwowałem żonę, bo nie chciała mi nic powiedzieć o tobie ani o swoim życiu. Bałem się o nią, ponieważ przeżyła poważny stres, wielką stratę. Dziewczynka w średnim wieku, mająca około 10 lat, zdawała się wykazywać cuda empatii, dostępne niekiedy tylko naiwnemu, acz nadmiernie wrażliwemu dziecku. To nic takiego, powiedziała nam ciocia Laura. Ja ci powiedziałam, jestem Angelika, a to nasz młodszy brat Bogdan. Jakub z trudem powstrzymywał się od niestosownego sentymentalizmu, ale serce go bolało. Spojrzał na żonę. Laura tym samym spojrzeniem powiedziała mu: co ty teraz rozumiesz? Miło mi was wszystkich poznać. Mężczyzna ledwo się obezwładnił. Krystian, pozwolisz, że opowiem o wszystkim wujkowi Jakubowi? Dominik zwrócił się do chłopaka, podkreślając poszanowanie ich prywatności i tajemnicy. Tak, oczywiście, przytaknął nastolatek. Usiądź wreszcie, Jakubie. Opowieść będzie długa. Oto ten młody człowiek, którego już znasz, ma 16 lat. Rzecz w tym, że on oraz jego brat i siostra mieli tę samą matkę, ale różnych ojców. Każdy z nich ma kreskę w papierach. Niestety, ich tożsamość jest nieznana, choć nawet gdyby ich odnaleziono, raczej by nam nie pomogli. Towarzysze, niestety aspołeczni. Ich matka zmarła w zeszłym roku. Przewlekły alkoholizm i wszelkiego rodzaju pokrewne przywary. Nie wnikajmy w to przy dzieciach, jeśli można. Angelika ma 10 lat, a Bogdan właśnie skończył 6. Oczywiście po śmierci matki w końcu sobie o nich przypomniano. Opieka społeczna próbowała zabrać ich do sierocińca. Nie było innego wyjścia, bo nie mieli krewnych. Krystian podsłuchał rozmowę pań, które po nich przyszły i uciekł, zabierając ze sobą brata i siostrę. Rzecz w tym, że biorąc pod uwagę ich wiek i fakt, że nie byli rodzeństwem, a jedynie rodzeństwem jednojajowym, nie próbowano umieścić ich w tej samej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zostaliby rozdzieleni. Krystian, facet z głową, jest bardzo odpowiedzialny. Obiecał sobie, że w żadnym wypadku nie porzuci dzieci, że będzie się nimi opiekował. Oczywiście bał się je wypuścić. Krystian był już odebrany rodzinie. Był już w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zdawał sobie sprawę, że życie tam nie jest miodne, zwłaszcza DLA dzieciaków.
więc uciekł tutaj. Dominik wskazał wokół siebie na ten zniszczony, rozpadający się dom. To straszne. Chłopaki, przede wszystkim wyrazy współczucia. Jakub zwrócił się do dzieci. Przepraszam, ale Dominik, kiedy Krystian pierwszy raz się do ciebie zgłosił? Dlaczego nie poinformowaliście władz? Pewnie szukają dzieciaków. Tak, chytry człowieczek, taki wyrachowany, uśmiechnął się wolontariusz. Powiedział, że tylko go zabiorą, a gdzie jest mały, nie powie. Więc po prostu postanowiłeś pomóc. Nie od razu. Na początku byłem tak samo zdezorientowany jak ty. Pomyślałem o Laurze. Spotkałem się z nią. Opowiedziałem szczegóły. Poprosiłem o radę. I co poradziłeś? Jakub odwrócił się do żony. Żadnej rady. Powiedziałam tylko, że sama pomogę chłopakom w tym, czego potrzebują. Rozsądne w tym kontekście, przytaknął mąż. Tak, potwierdził Dominik. Krystian od razu powiedział, że potrzebują pomocy w zakupach spożywczych, ubrań i podręczników. W miarę możliwości pomagali mu z resztą. Pewnie tego nie zauważyłeś? Nie zdążyłem zauważyć, ale wioska nie jest całkowicie pusta. Jest kilku mieszkańców, bardzo starszych babci i dziadków. Pomagali dzieciom jak tylko mogli. Serdeczni, prawosławni ludzie, cóż mogę powiedzieć? Zgodzili się pomagać razem, objąć patronat, a nawet namówili inspektorów, żeby zamknęli oczy, żeby nie gasili światła w domu, a sami dostarczyli dzieciom drewno na opał, żeby nie zmarzły. Tak, nie jest to słodkie życie, pomyślał ze smutkiem Jakub. Rozumiem, że spiskowałeś z moją żoną, żeby pomóc chłopcom. Co ty możesz? Tak, to prawda. No, Krystian, idź żebrać, żeby wyżywić siebie i dzieci. On ma papiery, ale tu nie ma gdzie pracować, a ty nie możesz. Zaraz wyjdą na niego kuratorzy i zabiorą dzieci. Dominik dalej nakreślał smutną sytuację. To wszystko jest straszne, ale co ze szkołą? Rozumiem, że w domu dziecka nie jest łatwo, ale co z nauką? Zdziwiony układał w puzzle wszystkie te informacje Jakub. Sam ich uczę. O ile wiedzy wystarczy, dobrodusznie wyjaśnił Krystian. Tak, Angelika również stanęła w obronie brata. Krystian dużo wie, uczy nas wszystkiego. Umiem czytać, liczyć, dzielić i mnożyć. Dziewczynka nie mogła powstrzymać się od przechwałek, ewidentnie dumna ze swojego sukcesu. Szczerze mówiąc, jestem w szoku, po prostu przeraził się Jakub. Z jednej strony, Dominik, Laura, jestem w stanie was zrozumieć. Jak można zostawić swoje dzieci, gdy potrzebują pomocy, gdy same sobie nie radzą, z drugiej strony jesteście w jakimś koszmarze. Rozumiem motywację Krystiana, ale mimo wszystko co najlepiej zrobić? Ze współczuciem zapytał Jakub Dominik. Tak, jestem kategorycznie zdezorientowany, podobnie jak my, uśmiechnęła się smutno żona. Ale zdaliśmy sobie sprawę, że skoro nie ma alternatywy, to lepiej pomóc w tym, co konieczne. Jedziemy, odwiedzamy, patrzymy na chłopaków, ale jesteśmy dorośli, musimy być odpowiedzialni, zwłaszcza ty, skoro podjąłeś się tej misji, kontynuował Jakub. Co myślisz teraz, jak widzisz tę sytuację w przyszłości? Co się stanie w przyszłości? Jakub, wybacz, że jestem dosadny, ale to jest faryzejskie. Trzeba tu i teraz nakarmić głodnych i ogrzać zziębniętych, a dopiero potem zadawać pytania o to, co będzie dalej. W przeciwnym razie możesz leżeć na kanapie przez całe życie, myśląc o tym, jak zrobić to, co możesz zrobić lepiej. To już będzie pożyteczne. Żona się obudziła i nawet jak trochę poskakała na Jakuba. Dobra, zrobię to. Krystian uczy młodsze dzieci, a sam nie musi się uczyć? A może o tym nie pomyślałeś? Uparcie nadepnął na mężczyznę. Do szkoły też trzeba mieć papiery, odparł nastolatek za dorosłych. A potem wszystko wraca do tego, że władze opiekuńcze zaraz na mnie doniosą i przyjdą po maluchy. Nie martw się, przecież sama się uczę. Dziękuję. Mam podręczniki, literaturę, uczę się na własną rękę. Brawo. Facet zasługuje na duży szacunek. Nie martw się, nie mam do ciebie żadnych pytań, tylko te dwa. I to tylko z myślą o przyszłości, odparł mężczyzna najdelikatniej jak potrafił. Czytałeś małego księcia Antoana Saint-Exupériego? Nie, wyznał szczerze Krystian. Nie szkodzi, przyniosę ci ją następnym razem. To wspaniała książka, odpowiednia DLA ciebie i twojego brata i siostry. Jest w niej myśl otwierająca DLA każdego wieku. Jest tam wspaniałe zdanie. Jesteśmy odpowiedzialni za tych, których oswajamy. Ci wujkowie i ciotki wzięli na siebie odpowiedzialność za ciebie, a ja chcę tylko zrozumieć ich plan, co zamierzają zrobić dalej. Nie muszę myśleć, że wiem wszystko.
Naprawdę muszę przetrwać rok i 3 miesiące. Pośpiesznie odpowiedział nastolatek, chociaż pytanie wcale nie było skierowane do niego. A co będzie potem? Zdziwił się Jakub. Skończę 18 lat, co oznacza, że będę mógł dostać oficjalną pracę i przejąć opiekę nad bratem i siostrą. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł nam pomóc. Zdaję sobie sprawę, że ten termin to dużo. Chłopak był nieśmiały. Dopiero w tym momencie Jakub zobaczył, jakim dzieckiem sam jeszcze był, jak szybko musiał dorosnąć. To realny i możliwy do wykonania wyrok. Nie martw się, Krystian. Proszę. Wcale nie miałem zamiaru namawiać żony, żeby cię zostawiła, wspierała, ani tym bardziej zgłaszać cię do opieki społecznej. Po prostu myślę, że możemy wymyślić lepszą opcję. Dorośli, co o tym myślicie? Jakub skinął im głową. Nagle Angelika podleciała do niego gdzieś z prawej strony i przytuliła go. Dziękuję, wujku. Kiedy Laura o tobie opowiadała, od razu wiedziałam, że jesteś bardzo, bardzo dobry. Z całej odwagi powstrzymał się od płaczu. To nic, uśmiechnął się do dziewczyny. Laura, chodźmy na zewnątrz. Para stała na zewnątrz, w pewnej odległości od ganku i patrzyła na siebie. Oboje nie wiedzieli, jak zacząć tę rozmowę. Dobrze, że dowiedziałaś się sama, choć przez nieufność. Podążyłaś za mną, jak zdałem sobie sprawę. Ale to nie miało znaczenia. Nie wiedziałem, jak ci powiedzieć, jak się otworzyć. Nie wiedziałam, jak zareagujesz, przyznała Laura. Muszę przyznać, że nie spodziewałam się tego. Nie mogłam sobie tego wyobrazić. Czekaj, bądź cicho, proszę. Muszę zebrać myśli, żeby ci coś powiedzieć. Zamarła i nawet lekko zasłoniła oczy. Najwyraźniej próbowała znaleźć odpowiednie słowa. Jakub, chcę je wszystkie adoptować. Nie krzycz na mnie, nie nazywaj mnie głupią, proszę. Tu nie chodzi o nasze dzieci. Zresztą nie tylko o nasze. Laura mówiła coraz szybciej. Zaczęła bełkotać. Emocje napływały falami, przytłaczając ją. Nie chcę. Nie mogę być dalej w ciąży. Nie, nie ma mowy. Nie zniosę tego dłużej. A te dzieci już je mają, wiesz? Potrzebują mamy. Podjęłam decyzję. Głośno wykrzyczała ostatnie zdanie żona, wpatrując się w Jakuba, czekając na jego reakcję. W skrytości ducha oczywiście, bardzo bojąc się, że jej nie zrozumie. Ale on milczał. To było jeszcze gorsze. Tak, wiem, że nasz związek jako męża i żony jest już prawie skończony. Laura ponownie zabrała głos. Zdaję sobie sprawę, że wszystko zmierza ku rozwodowi. Przyjmuję do wiadomości, że nie chcesz trójki pasierbów. Błagam cię, padnę na kolana i pomogę ci wziąć je DLA siebie. Lepiej będzie, jeśli będę mężatką. Dowiedziałam się, że później, kiedy wszystko będzie załatwione z biurokratycznymi opóźnieniami, wtedy złożymy pozew o rozwód. Dlaczego nic nie mówisz? Powiedzieć coś? Płonąc ze zniecierpliwienia, krzyknęła żona Laura. Spokojnie i miarowo zaczął Jakub. Powiedz, a dlaczego mnie nie zapytałeś? Nie powiedziałeś, jaką decyzję podjąłeś? W zasadzie nie powiedziałeś o tych dzieciach. Może ja też pójdę z tobą do adopcji. Nie pomyślałeś o tym? To też mój ból. Ja też straciłam dzieci. Nie jestem już gotowa na ten strach. Mówisz teraz poważnie? Całkowicie zaskoczony przez małżonka. Wydaje mi się, że to są najlepsze opcje DLA dzieci. DLA nas. Czego się do tej pory dowiedziałeś? Będziemy musieli przejść przez biurokratyczny horror i koszmar, delikatnie zapytał mąż. To nie jest takie straszne. Laura roześmiała się. Po raz pierwszy od znalezienia martwego dziecka poczuła się żywa i szczęśliwa. Chodźmy zapytać chłopców. Czy nie mieliby nic przeciwko takiemu tacie jak ja? Jakub uśmiechnął się. I jeszcze jedno. Dopóki jesteśmy sami, nie grozi nam rozwód. Laura, nadal cię kocham i widzę, że ty kochasz mnie. Po prostu jesteśmy zagubieni w naszym smutku, sami ze sobą. Jestem pewien, że nasze dzieci pomogą nam znaleźć kontakt ze sobą, abyśmy znów byli całością. Ja też cię kocham, Jakubie. Laura uśmiechnęła się i przysunęła bliżej, by pocałować męża. Nawet nie wiesz, jak ważne jest dla mnie to, co teraz robisz. Dziękuję. Dziękuję. To ty ich znalazłeś. Oczywiście dzieci nie zadawały żadnych pytań. Zaakceptowały pomysł zostania rodziną z Laurą i Jakubem bezwarunkowo i szczęśliwie. Znały już dobrze Laurę i były w niej zakochane. Z opowiadań kobiety wiedziały również o małżonku. Kiedy spotkali się osobiście, on tylko potwierdził miłe słowa żony. Dla dobra celu musiał się oczywiście spocić. Nie było tak trudno zebrać dokumenty, aby zostać potencjalnymi rodzicami zastępczymi. Znacznie trudniej było przekonać władze opiekuńcze, by przekazały je parze natychmiast po odnalezieniu dzieci.
Z pomocą przyszli wszyscy znajomi, którzy prosili, wykorzystywali wszystkie dostępne znajomości. W końcu cel został osiągnięty. Małżonkowie w ciągu kilku miesięcy zostali oficjalnie rodzicami wielu dzieci. Pozostała jedna, nie najłatwiejsza rzecz – powiedzieć o tej decyzji rodzicom. Ani Jakub, ani Laura nie potrafili sobie nawet wyobrazić, jak zareagują na takie powiększenie rodziny. Po wysłaniu dzieci do kina para zorganizowała domowy obiad DLA rodziny. Nie chcieli od razu konfrontować starszego i młodszego pokolenia, obawiając się, że rodzice nie zrozumieją i mogą powiedzieć coś złego przy dzieciach. Rodzice, zebraliśmy się, żeby was poinformować, zabrał głos Jakub. Chodzi o to, że 3 dni temu zostaliśmy rodzicami wielodzietnymi, adoptowaliśmy 3 dzieci. Rodzice spojrzeli na siebie. Czy to jakiś żart? Emilia pierwsza oprzytomniała. Nie, nie żart, poparła męża Laura. To dzieje się naprawdę. Dlaczego nie powiedzieliście nam od razu? Nie mieliśmy prawa wiedzieć wcześniej? Zapytała Paulina. Mamo, a co ma do tego prawo wiedzieć? Przecież to nasze dzieci. To było bardzo trudne. Wiele przeszliśmy. Nie byliśmy do końca pewni, czy wszystko się ułoży. Wypiję za to, że mam teraz 3 wnuków. Krystian rozładował sytuację. Opowiesz mi o nich? Pokażesz je teraz? Laura uśmiechnęła się z zadowoleniem. Jak można było się spodziewać, nie wszystko od razu poszło gładko. Ale gdy tylko rodzice lepiej poznali dzieci, nie było już troskliwych dziadków. Między nimi zapanowało teraz pełne wzajemne zrozumienie i miłość. W końcu ta rodzina znalazła szczęście i wszystko jest dla nich dobre. Możemy tylko życzyć im powodzenia i aby nie spotkały ich już żadne kłopoty i tragedie.